Jak Państwo wiedzą, firma Cargo w tej chwili ma duże problemy finansowe. Te problemy finansowe to jest pokłosie m.in. decyzji węglowych, ale od lat wartości spółki, akcji spadała. Dzisiaj to jest około 20%. Za mną stoją ludzie, którzy nie brali udziału w przewozach. Rzetelnie pracowali przez całe swoje lata. Zostali przeniesieni w 2010 roku. Teraz tutaj, w tej hali realizują naprawy. Naprawy, które są na rzecz spółki realizowane. I proszę Państwa, dzisiaj mają tracić pracę. Dlaczego? Czy to są ludzie, którzy podejmowali decyzje? Niefortunne decyzje? Gdzie jest zarząd? Gdzie są dzisiaj ci ludzie, którzy wówczas dawali informację, że trzeba się poddać decyzji pana premiera w spółce, która nie jest spółką państwową i nie ma żadnej zależności? Proszę Państwa, byłem tutaj w lipcu. Rozmawiałem z tą załogą. Część z nich to są ludzie, których pamiętam jeszcze z czasów szkolnych, ale to przede wszystkim ludzie, nie przedmioty. Ludzie. I musimy pamiętać o jednym, że wartość, godność, szacunek należy się każdemu. Ja wiem, że dzisiaj zarząd spełniającym obowiązki panem prezesem wojewódzką podejmuje decyzję. Decyzje, proszę Państwa, jakże dziwne i o tym zamierzam tu dzisiaj powiedzieć. Jeszcze w lipcu była propozycja, aby sekcję w Jaśle, w Dębicy, w Żurawicy zlikwidować i utworzyć w to miejsce nową sekcję w Jaśle. Ciekawostka, z Dębicy do Jasła dobrego połączenia kolejowego nie mamy. Tu, proszę Państwa, są ludzie, którzy potrafią wykonywać naprawy dźwigów i zderzaków kolejowych. Tu są zamówienia, ale propozycja była taka, żeby tę sekcję zlikwidować. Nie minęło miesięcy dwa, a okazuje się, że teraz pan prezes wojewódzka ma inną koncepcję, polegającą na tym, żeby w ogóle zlikwidować tą sekcję, a usługi przenieść do spółki córki zależnej. Kilka tysięcy zderzaków kolejowych. Proszę Państwa, jako argument do likwidacji podawane jest m.in. koszty najmu i dzierżawy torowiska i tej hali. 51 tysięcy złotych na rzecz PKP Nieruchomości. To jest wartość mniej więcej 6 wynagrodzeń. 6 wynagrodzeń. Zamiast robić restrukturyzację, która jest oczywiście w skali makro, ale przyjmować i patrzeć, jak to wygląda w skali mikro do poszczególnych sekcji czy zakładów, tak się nie dzieje. Dziś zarząd mówi, że trzeba zadbać o to, aby zwiększyły się przychody. Ten zakład, ta sekcja, przepraszam, była sekcją rentowną. Zatem co tu trzeba było zmienić? Zlikwidować i przenieść to do prywatnych firm? Być może obok? Proszę Państwa, jeżdżę czasami koleją i widzę, jak wyglądają nieruchomości, które miały być wykorzystywane, między innymi nieruchomości kolejowe w Sędziszowie, w Robczycach, które stoją puste. Wiatr hula. Czy ma być tak tutaj? Czy już się znalazła, panie prezesie, firma, która to przejmie? To jest takie pytanie. Proszę Państwa, nie możemy podchodzić w sposób przedmiotowy do takich kwestii. Musimy pamiętać, że 150 km stąd toczy się regularna wojna. Tu realizowane są naprawy dźwigów kolejowych, które są potrzebne w takich właśnie sytuacjach. Jak można rezygnować dzisiaj, jak można sekcję, która przynosi dochody lub też przynosiła dochody, likwidować? Ci ludzie wcześniej pracowali, stojący za mną, w Rzeszowie. W 2010 roku zostali przeniesieni tutaj. I to jest tak jak eksodus narodu żydowskiego, który chodził 40 lat, aż trafił do ziemi obiecanej. Panie prezesie, tu są ludzie, którzy mają kilka lat do emerytury. Świetni fachowcy. Doskonale działający w swojej branży. Wtedy, kiedy decydenci Cargo decydowali o tym, żeby odejść od kontraktów i wozić węgiel między innymi na decyzję pana premiera Morawieckiego, to ci ludzie tu ciężko pracowali. I dzisiaj w nagrodę za ciężką pracę mają tę pracę stracić.
to nie jest normalne i zgody na takie działanie nie będzie. Wiedzą pracownicy, ale również wszyscy ci, którzy są zainteresowani, że będzie posiedzenie zespołu trójstronnego. To jeszcze jest czas na to, żeby przyjrzeć się poszczególnym sekcjom, takim zakładom jak ten, i zastanowić się, czy warto jest dzisiaj burzyć to, co przez lata było realizowane kosztem pracy tej załogi, tych ludzi i kapitału spółki. O tym musimy pamiętać. I jeszcze jedno, proszę Państwa, kwestia. Ja zajmowałem się również działalnością w spółkach prawa handlowego. Dziwi mnie jedno. Jeśli ja dziś czytam w prasie, że członkowie zarządu, i to jest zgodne oczywiście z prawem, nabywają walory, akcje spółki, jednocześnie podejmując decyzje strategiczne co do restrukturyzacji, to powiem, że to jest przynajmniej nieprzyzwoite. Bo za cenę utraty pracy 4000 ludzi i podanie tego jako formuły sanacyjnej, wartość wzrasta akcji 2-3 złote. To ile to będzie, szanowni państwo, na osobę? I ludzkie dramaty, rodziny. Czy ktoś się nad tym zastanowił, zanim opublikował swoje piękne oświadczenie? Między innymi, tu jest członek zarządu do spraw finansowych. Proszę państwa, ja wiem, że to jest zgodne z prawem. Tylko pytanie, czy to jest przyzwoite. To jest dzisiaj tematem tego spotkania. Ta sekcja powinna funkcjonować. Powinna funkcjonować, bo przez lata przynosiła korzyści finansowe, dochody. Jeżeli zarząd dzisiaj mówi, że trzeba popracować nad tym, żeby pozostałe sekcje czy firma przynosiła dochody, to tu niewiele trzeba zmieniać. Tu niewiele trzeba zmieniać. Tu wystarczy porozmawiać z PKP Nieruchomości, ewentualnie obniżyć trochę czynsz, a jeśli nawet nie, to dokonać zmian restrukturyzacyjnych w zakresie zatrudnienia o parę osób, które i tak za chwilę idą na emeryturę. Dajmy tym ludziom popracować wspaniałym, doskonałym fachowcom. Oni mają też swoje rodziny, mają też swoje domy, swoje zobowiązania, być może kredyty czy pożyczki do spłacenia. O tym musimy pamiętać. Przyzwoitość, godność, uczciwość i poszanowanie dla pracownika. To są podstawowe elementy, o których my musimy pamiętać. Jeżeli jesteśmy w środku Europy, to zachowujmy się jak Europejczycy, a nie jak w dzikim kraju. To jest ważne i tego trzeba, szanowni państwo, przestrzegać. Bardzo dziękuję. Prosiłbym, jeżeli to jest możliwe, jest pan dyrektor Romuald Wilk. Powiem też jako ciekawostkę, bardzo się cieszę, że jest pan dyrektor pierwszy raz w tej sekcji. Sądzę, że też parę zdań będzie w stanie przy załodze powiedzieć. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Realizuję tutaj decyzję zarządu spółki i członków zarządu odpowiedzialnych za poszczególne działalności naszej spółki. Oczywiście zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji i z tego, że ewentualna likwidacja tej sekcji i zwolnienia pracowników to będą osobiste dramaty wielu osób. No cóż, czekam na decyzję zarządu i tak odpowiednio do tych decyzji będę podejmować stosowne działania. No tyle mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę kogoś z załogi. Może najpierw bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Adamowi Dziedzicowi za to, że znalazł czas i przyjechał tu z interwencją poselską, żeby ratować ludzi, załogę tak wspaniałej sekcji tego zakładu, który przynosi dochody. Dla mnie to jest rzeczą niezrozumiałą, jako dla Dębiczanina, że mając taką lokalizację, taki zakład, takich fachowców, ktoś podejmuje w ogóle jakiekolwiek decyzje o likwidacji czy o zwolnieniach. To się powinno rozwijać, ten zakład, bo kolej to jest przyszłość. Niedługo zapewne skończy się wojna na Ukrainie i kolej będzie potrzebna. Będą potrzebne remonty lokomotyw, wagonów, zwłaszcza tutaj tych układów hamulcowych, co tutaj się wykonuje.
Także musimy robić wszystko, żeby tutaj ten zakład istniał, a załoga nie była zwolniona, a nawet i powiększona, bo chodzi nam o rozwój kolejnictwa. Dębica ma wspaniałą lokalizację, to nie Jasło, do Jasła nawet nie ma tak naprawdę dobrej kolei. Tutaj jest jedna z głównych kolei europejskich, właśnie przebiega przez Dębicę i trzeba to miejsce wykorzystać i trzeba dać tym ludziom szansę i odbudować ten zakład i jeszcze go rozwinąć. Tak powinna wyglądać normalna polityka. Ci ludzie, co zawinili, zrobili rzeczy, które w konsekwencji zadłużyli te PKP Cargo na ponad kwotę 5 miliardów złotych, oni powinni ponieść odpowiedzialność, a dać szansę innym, którzy ten zakład doprowadzą do świetności i jeszcze go rozwiną. Dziękuję. W 2010 roku powstawała tutaj sekcja w Dębicy, która miała zająć się naprawą żurawi i naprawą zderzaków. Poczyniono inwestycje. Ta hala, w której teraz stoimy, została unowocześniona, ocieplona, wykonana w najnowszych technologiach. Tutaj w zimie jest ciepło, nie trzeba wielkiego ogrzewania, w lecie jest chłodno, nie trzeba żadnych klimatyzacji. W międzyczasie wykonaliśmy też wymiennikownie ciepła, a także inwestycje dość duże poniesione w tym temacie, żeby te zderzaki i żurawie naprawiać. Taka była koncepcja 15 lat temu. No teraz stoimy na etapie likwidacji tego wszystkiego, oddania lub też, aby to popadło w ruinę. I nic więcej. Dziękuję. Dzień dobry, jestem pracownikiem tego zakładu. Od 38 lat moje nazwisko Sławomir Miłek. My po prostu jako pracownicy nie zgadzamy się z decyzją pana wojewódki, dlatego że jednostronnie przedstawił panu posłowi wyliczenia koszty dzierżawy tej hali, ale nie przedstawił kosztów zakupu po prostu. Jeżeli nas zlikwidują, na placu mamy 16 tysięcy zderzaków, które jest decyzja, wszyscy mówią, że nie ma. Te zderzaki mają być sprzedane, a PKP Cargo będzie kupować od spółki Cargo Tabor, córki, zderzaki. Też jest niepowiedziane za jaką kwotę. Nikt nas o niczym nie informuje. Pan dyrektor jest po raz pierwszy u nas, pan wojewódka nigdy nie był. Wszystko jest sterowane odgórnie, z Warszawy, nie przejmują się nami. Ja jestem jednym z najmłodszych może pracowników tutaj. Może dwóch jest jeszcze młodszych, reszta pracowników to jest wszystko w górę. I co, nie poczekają te 5 lat, żeby spokojnie podchodzili na emeryturę? Co takiego przeszkadza w tym? Hala jest ocieplona, dach ocieplony, wszystko jest wymienione. Tu pan naczelnik to powiedział. I co dzisiaj mamy powiedzieć? Co mamy rodzinom powiedzieć wszystkim? Płakać się chce. Dziękuję. W tej chwili tutaj zarząd proponuje nam pracę w innych spółkach. Pracownicy udają się do tych spółek. Jeśli podają PESEL i urodzenia, wszyscy przestają rozmawiać. No, z ludźmi 60+, czy nawet 55+, bo to 100% załogi jest 55+. Nikt nie chce rozmawiać, nawet nie patrząc na fachowość czy uprawnienia, bo tu posiadamy olbrzymie uprawnienia. A jeszcze tutaj nadmienia, że oprócz żurawi i zderzaków robiliśmy wózki widłowe, tak samo naprawy, resursy czy naprawy specjalne. Można było nawet kontynuować w ten sposób tutaj, żeby dorabiać do jakoś zakładowi pomagać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, podsumowując, dziś widzimy sytuację taką, że to ci, którzy doprowadzali między innymi do obecnej sytuacji w Cargo, w jakiś sposób uczestniczą w procesie jej naprawy w postępowaniu sanacyjnym. To chichot losu, ale przede wszystkim niegodziwość względem ludzi, którzy pracują. Taka sytuacja nie może mieć miejsca. Dlaczego? Dlatego, że to nie dzisiaj dyrektorzy, kierownicy, doradcy ponoszą konsekwencje chybionych decyzji, tylko ludzie, którzy stoją za mną, pracujący przez kilkanaście lat rzetelnie. To na nich dzisiaj będzie położony ciężar restrukturyzacji tejże firmy. W taki sposób tego, szanowni państwo, robić nie możemy. Podkarpacie nie jest zaściankiem. Absolutnie nie jest zaściankiem. Podkarpacie za chwilę będzie bramą na to, żeby realizować bardzo duże inwestycje również na wschodzie. I o tym musimy pamiętać. Tu jest potencjał, tu są ludzie, tu jest wiedza. Maszyny, proszę państwa, można kupić, ale ludzi kupić się nie da, ani ich szybko wykształcić. To jest proces bardzo długotrwały. Największą wartością każdej firmy są nie maszyny, nie kapitał, ale ludzie, którzy w niej pracują. I to jest przesłanie i sentencja. Ta sekcja powinna funkcjonować, szanowni państwo. Czy są jakieś pytania? Ile osób jest tutaj zatrudnione? Obecnie 66, ale tych ludzi będzie mniej. Dlaczego? Dlatego, że najprawdopodobniej część będących na świadczeniu pracy nie powróci i
jest dzisiaj rzeczywiście możliwość, żeby ten zakład funkcjonował. A mówię to pod kątem tych wyliczeń, które otrzymałem od pana prezesa wojewódzki. 51 tysięcy złotych miesięcznie kosztuje dzierżawa torowiska i najem tejże hali. To jest kilka etatów, szanowni państwo. Kilka etatów, o czym my tutaj mówimy. Likwidacja tej sekcji. I to możecie państwo podać. Nawet na 10 miejscu po przecinku nie zaważy o sytuacji finansowej PKP Cargo. Nawet na 10 miejscu po przecinku. Ale ci ludzie tutaj mają pracę i dają dochód tej firmie. Procesy naprawcze realizowane są, czy sanacyjne, przede wszystkim w skali makro, dużej, ale wymagają później analizowania poszczególnych elementów. Wydaje mi się, że gdzieś w tej formule tego zabrakło. Wychodząc z założenia, że to mały zakład i tu będzie to można posprzątać. Jeszcze raz chcę państwu przekazać informację. My jesteśmy dzisiaj w najważniejszej części Polski, strategicznej, między innymi ze względu na to, co się dzieje za naszą granicą. Mówię tu o Ukrainie, gdzie trwa regularna wojna i musimy być świetnie przygotowani, jeśli chodzi o tematy techniczne, naprawy taboru, funkcjonowania jego, utrzymania w ruchu, między innymi takich żurawi, które oby nie były potrzebne, ale muszą być. Nie wszystko można w sposób jasny, prosty przełożyć do firm komercyjnych, zważywszy, że ma się swoich ludzi i swój tabor i swój sprzęt. Tu jest cały sprzęt do wykonywania tych napraw. Po co zatem likwidować coś, co jest rentowne, a jednocześnie przekazywać informacje w prasie, że szukamy dochodów dla firmy? Tu są dochody. One też zależą od zamówień. Jeżeli ktoś mówi, panie redaktorze, że będziemy zwiększać przewozy kolejowe, to ja rozumiem, że będzie potrzeba więcej zderzaków. Te zderzaki tu są nie tylko kasowane, ale i regenerowane, czyli ten proces naprawy jest dużo tańszy niż w przypadku nowego elementu, które trzeba by zamontować do pociągu. I to jest ta zasadnicza różnica. I są fachowcy, którzy potrafią to robić. Nie znajdzie pan takich fachowców nigdzie. Tutaj myślę, że w promieniu 100, 200 czy 300 kilometrów. Otrzymaliśmy informację, że te naprawy mają być realizowane, proszę państwa, słuchajcie, w Zduńskiej Woli. I tak jak te koncepcje, które proszę państwa, miałem możliwość słyszeć, czyli raz likwidacja, raz przenoszenie, raz inne miejsce. Przypomina mi to, państwo pewnie pamiętają taki film Alternatywy 4, kiedy to pan Anioł, będący gospodarzem domu, z towarzyszem Winnickim rozmawiał. I usłyszał, że następuje zmiana koncepcji, bo nam jest dzisiaj jeden wspólny głos i na spotkaniu z mieszkańcami powiedział takie oto słowa. Nastąpiła zmiana koncepcji. Nie będzie kabaretu, będzie chór. I to dokładnie tak, proszę państwa, dzisiaj wygląda. Nie? Nie będzie kabaretu, będzie chór, a ja bym powiedział, że to chyba jest odwrotnie. Zaczyna być kabaret. W ciągu miesiąca dwie różne sprzeczne ze sobą decyzje. Proszę państwa, strategię restrukturyzacji zakładu to jest fundament, filar funkcjonowania przedsiębiorstwa, a nie, że dzisiaj mamy koncepcję taką, a jutro mamy inną, a za chwilę mamy jeszcze inną. I pytanie moje przede wszystkim. Ludzie, którzy podejmowali wówczas decyzję, oni powinni ponosić konsekwencje. I już lepiej, żeby nie majstrowali przy tym zakładzie nic. To będzie dla dobra tego zakładu, tak uważam. Będzie jeszcze we wrześniu planowane jest spotkanie trójstronne zespołu, między innymi z tą częścią społeczną, ale zawodową. Myślę, że wtedy to będzie. Ale już nie ma na co czekać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja, będąc posłem, zaczynam otrzymać sprzeczne informacje, zupełnie różne od tego, co wcześniej, tak? Tak diametralnie różne, że nie ma tego nawet jak przyrównać. Więc jest pytanie, no jak to robić? A poza tym, jak państwo słyszeli, dziś pierwszy raz załoga spotyka się w tej sprawie. Pierwszy raz, a decyzje są realizowane za ich plecami, bez ich wiedzy, bez żadnej świadomości. Przecież to nie jest koszyk narzędzi czy kluczy, że je można przenieść, sprzedać czy cokolwiek zrobić. I nieważne, czy by tu było 5 osób, czy 50, czy 500. Trzeba podchodzić do tego w sposób gwarantujący godność tym ludziom. I tłumaczenie dzisiaj, że ktoś dostanie, nie wiem, odprawę 6 miesięcy albo 3 miesiące, jakie to ma znaczenie? Czy co, po tych 6 miesiącach? Proszę państwa, trudno czasami jest takie powiedzenie, znaleźć porozumienie pomiędzy głodnym a najedzonym. Ale jeżeli ktoś jest dzisiaj w wieku już przedemerytalnym, to bardzo ciężko jest mu się przebranżowić. A poza tym to byli fachowcy, czyli są fachowcy, którzy do tej pory wykonywali sumiennie swoje zadania. Dlaczego zatem muszą ponosić koszty tej transformacji? Sądzę, że nawet jeżeli takie decyzje są,
to ja bym prosił dzisiaj decydentów, którzy te decyzje będą podejmować. Zważcie, szanowni państwo, że tutaj są ludzie, którzy mają też swoje rodziny, swoje domy i o tym trzeba pamiętać. Ludzie, którzy nigdy was ani waszego zakładu nie zawiedli i nie podejmowali nigdy decyzji nietrafionych. Dzisiaj za decyzje nietrafione innych oni płacą, a ci, którzy te decyzje podjęli, szanowni państwo, no do tej pory żadnych konsekwencji nie ponieśli. W zawiadomieniu do Urzędu Pracy z dnia 14 sierpnia podana została liczba 786 pracowników objętych zwolnieniem grupowym w południowym zakładzie spółki. Południowy zakład spółki rozpoczyna się na zachodzie od Katowic, kończy się na wschodzie na stacji granicznej Medyka. I ta liczba ulega zmniejszeniu o osoby, które samodzielnie rozwiążą umowę o pracę lub przejdą na emerytury. Więc na dzień dzisiejszy szacuję, że ta liczba będzie wynosiła nie więcej jak 550 osób. Z tym, że znacząca liczba, ponieważ jeszcze nie są osoby jakby imiennie wskazywane do takich zwolnień, ta liczba na Podkarpaciu jest znacząca, tak powiem, no ze względu też na to, co mówił przede mną tu pan poseł. A na ten moment nie da się wyszczególnić, ile to na przykład samej sieci w Żurawicy, jeśli chodziło o ich sytuację? No ja tak powiedziałem, no nie nadszedł taki moment, że myśmy tam kogoś wskazali, tak, bo jest regulamin prowadzenia, przyjęty regulamin prowadzenia tych zwolnień, czyli jakby trzeba postępować, jakby stosować pewne kryteria wskazywania osób do zwolnienia. Więc ten proces trwa, on nie został zakończony i no, trudno mi w tej chwili oszacować te liczby. One też się różnie rozkładają w zależności od ilości tych osób, które mają te uprawnienia emerytalne, tak? Bo są takie miejsca, gdzie załoga jest w bardzo dojrzałym takim wieku i tych osób, które mogą odejść na emeryturę, jest bardzo dużo. I nie chciałbym tutaj mówić o konkretnej liczbie, ale jest to duży udział w tej liczbie 786, to jest duży udział tu pracowników z tego, czy z województwa podkarpackiego, tak powiem. Rozumiem, że pan dyrektor odpowiada za cały ten region południowy, tak? Ja odpowiadam za ten cały region, ale tak jak już podkreśliłem, jak działam w granicach swojego pełnomocnictwa i no, nie mogę podjąć, nie mam takiej kompetencji, żeby decydować o tym, jakie sekcje są, jak również nie ustalam tych liczb, tak, które są w zawiadomieniu. Zresztą to nie jest moje zawiadomienie, to jest zawiadomienie przez nadzorcę masy sanacyjnej, tak? I to jest podpisane przez tego nadzorującego.